Mamy do czynienia w tak zwanej przestrzeni publicznej, czyli na naszych placach, na naszych ulicach, z różnego rodzaju manifestacjami, z różnego rodzaju paradami i można zaobserwować ciekawe zjawisko. Ludzie, którzy walczą z nazewnictwem, żeby nie mówić do nich po imieniu, że to są na przykład pederaści, że to są na przykład sodomici, noszą transparenty tego typu. Jestem pedałem, więc mam obowiązki pedalskie. Jeśli oni się tego nie wstydzą, jeśli oni się wydzielają z kategorii homoseksualistów, czyli ludzi, którzy się nie narzucają, z ludźmi, którzy nie walczą z całą resztą społeczeństwa, robią swoje, ale w taki sposób, że nikt im w tym nie przeszkadza, a oni nikomu nie robią w ten sposób wizualnej krzywdy. Więc ci, którzy to robią i sami się nazywają pedałami, powinni być tak nazywani. Skoro oni mogą, to dlaczego my nie? W końcu konstytucja, równość wobec prawa. Jakie mają w takim razie obowiązki? Kim ci ludzie są? Dlaczego u nich wszystko obraca się wokół tyłka i tylko do tego zmierza? Cała reszta tak jakby nie istniała. Czyli biologia, i to jeszcze ta, którą uważamy za wstydliwą, za to, co jest wydalaniem, natomiast oni tą częścią być może wchłaniają. Rzekomo zawsze byli prześladowani. Nie, w historii było różnie. Byli prześladowani i bywali nieprześladowani, tak jak inne kategorie ludności. Były prześladowane i nie były prześladowane. Jest akurat taka sytuacja w Polsce, że od 1934 roku na terenie kontynentu europejskiego jest to de facto ewenement. Nie byli prześladowani, zostali zalegalizowani, nie byli ścigani i mogli robić co chcą. Pod warunkiem, że nie psuli moralności publicznej. Nie robili tego w parkach, na trawnikach, przy małych dzieciach. Nie wychodzili z tym i się nie afiszowali. Natomiast we własnej propagandzie, którą nam narzucają, cały czas pokazują się jako prześladowani. Prześladowani przez komunistów. No dobrze, w takim razie sięgamy do konkretów. Ich prominentni przedstawiciele, tacy jak Jarosław Iwaszkiewicz, byli prześladowani czy nie? Autor jednej z książek, wydanej w drugim obiegu, jeszcze w latach 70., Piotr Wierzbicki, książki bardzo fajnej, lekko się czyta, łatwo i przyjemnie, pod tytułem Cyrk, wymyślił taką scenę, jak Jarosław Iwaszkiewicz jedzie rządową limuzyną na lotnisko Okęcie, udając się na jakiś kongres zagraniczny, żeby propagować marksizm, komunizm w sferze kultury europejskiej, widzi rozpięty na trasie olbrzymi transparent. Chcesz wyjechać za granicę? Pokaż najpierw odbytnicę. I lubieżnie się oblizuje. Czy to jest prześladowanie? Inny prominentny przedstawiciel tego gatunku. Jerzy Waldorf, fałszywy hrabia, stalinowski propagandysta. Człowiek, który za ruble, dosłownie za judaszowe ruble, może to miały nominały złotych polskich komunistycznych, ale przecież to nie, Polska nie była wolnym krajem, uprawiał propagandę obrzydliwą. Ludzie skazywani stalinowskimi wyrokami byli przez niego wdeptywani w ziemię, między innymi na łamach przekroju. Niby satyra, a tu lała się po prostu krew. Inny przypadek to jest Jerzy Zawiejski, też rzekomo prześladowany. Przez kogo i jak? Człowiek, który zajmuje prominentne miejsce na scenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, dochodzi do najwyższych godności. Prawdziwe nazwisko Fajntuch, ale powszechnie znany był w środowisku jako Świntuch. Dlaczego? Właśnie dlatego. Osławił się nie klasą, nie wiedzą, ale przede wszystkim świństwami. Czy wreszcie Jerzy Andrzejewski, pisarz. Człowiek, którego dzisiaj się hołubi, nosi dosłownie na ręku w postaci symbolu. Człowiek, który miał być związany z opozycją, miał przecież zupełnie inną przeszłość. Jako człowiek o tej orientacji seksualnej, jeśli już tak to nazywamy. Czy on był prześladowany przez komunistów? Członek Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jedno z najwyższych odznaczeń komunistycznych, tak zwany sztandar pracy, otrzymał już w roku 1949 jako jeden z pierwszych. Gdzie tu prześladowania? Gdzie tu jest piętnowanie? I dla uzupełnienia tego obrazu dodajmy, że w 2006 ówczesny prezydent Lech Kaczyński odznaczył Jerzego Andrzejewskiego pośmiertnie krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Czy naprawdę im było źle? Czy naprawdę byli prześladowani?
odwołujemy się w tej publicystyce pro-homoseksualnej do akcji Hyacynt. PRL był straszny, komuniści byli represyjni. Wymyślili, przeprowadzili akcję Hyacynt. Rejestracji po imionach i nazwiskach homoseksualistów, których lokalizowali, ustalali i wciągali do kartoteki. Ciekawe zjawisko. Miało to być około 11 tysięcy ludzi, czyli pederastów i sodomitów. Tylu ustaliła Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa. To gdzie te miliony? Gdzie ta potęga? Gdzie te olbrzymie masy ludzkie o takich skłonnościach, skoro UB w ówczesnym czasie ich nie znalazło? Tak naprawdę okazało się, że to był ułamek promila. Zakładając, że część się ukrywała, część się nie afiszowała, część nie została wydana przez własnych kolegów, nie została rozpoznana, to dojdziemy do wielkiej skali 1 promila, czyli 3 razy więcej niż ustalili komunistyczni funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa. Ile to jest? Tyle co nic. Minimalnie. I znowu, czy rzeczywiście aż tak byli prześladowani? Czy ktoś z nich zginął? Czy ktoś z nich poszedł do więzienia? Tak się powinno pokazywać. Jak represje, to konkrety. Jak nie, to mają zupełnie jeszcze inny przykład następny, który szokuje. Auschwitz. Przecież Niemcy zamykali nas w Auschwitz. Niemcy nas mordowali. Tak. Tu mają rację. Niemcy ich zamykali i niektórzy z nich tam zginęli. I wszystkie ofiary musimy traktować tak samo. Ale jeśli chcą być wyróżniani według płci, według orientacji seksualnej, to też mówmy prawdę. Dotychczas historycy potrafili zlokalizować i opisać od 97 do 122 przypadków pederastów osadzonych w Auschwitz. Z tego zginęło lub zmarło na skutek wycieńczenia, chorób, ciężkiej pracy 43, czyli przy milionie czy 1 100 000 ofiar, jakie tam były, to znaczy, że jest bardzo wiele innych kategorii niewyróżnianych ofiar, które przerastają to nie 10 razy, nie 50 razy, ale 1000 razy. Mówmy o wszystkich ofiarach i mówmy prawdę. Przypuszczam, że niemieckich kapo rekrutowanych z więzień, z obozów innych, przesyłanych do Auschwitz, ci, którzy byli Niemcami, ale byli ustalonymi pederastami i jako tacy przez Niemców zostali skierowani do obozów, ci, którzy dostali funkcję kapo w Auschwitz, było wielokrotnie więcej niż tych ofiar. I to jest dopiero skala problemu. I tu dopiero wtedy dochodzimy do prawdy. Chcą się nazywać wesołkami. Gej to jest wesołek. Dowcipniś. Co w tym jest wesołego, że ktoś obraca całe swoje istnienie, pokazując na zewnątrz i tylko tym, w propagandzie zewnętrznej żyjąc, sprawami swojego tyłka? To nie jest wesołe. Dla ludzi normalnych jest to ani higieniczne, jest to także zagadnienie, które powoduje dysonans. Ludzie tego nie chcą. Nie chcą mieć wspólnego z taką sferą i niech sobie robią, co chcą, gdzie chcą, byle nie przy nas, byle nie w naszej obecności i przede wszystkim byle nie przy dzieciach. Mają wszelkie prawa konstytucyjne. To nie jest tak, że oni walczą o coś, czego nie mają. Artykuł 32 Konstytucji mówi wyraźnie, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i całe prawo, jakie w Polsce jest, obowiązuje wszystkich obywateli. Wszystkie przywileje i wszystkie obowiązki mamy takie same. Więc jeśli oni walczą pod hasłem, że czegoś nie mają, że chcą coś dostać, to jest to nieprawda. Nie można walczyć o coś, co się ma. Można walczyć o coś, czego się nie ma, ale tego inni też nie mają. Więc to już nie jest coś, co byłoby wyrównywaniem szans. To jest walka tylko i wyłącznie o przywileje. A należy publikować prawdziwe statystyki. Choroby, AIDS, choroby weneryczne, pedofilstwo rejestrowane w tych środowiskach i pokazywać. To nie to, że jedna sfera może być pokazywana i piętnowana, ale napis na murze precz z pedofilią LGBT jest zarzutem homofobicznym. To znaczy co? O nich tego mówić nie wolno i oni to mogą, a inni nie? To jest właśnie nierówność wobec prawa. Symbolem pewnego stanowiska, symbolem tego wszystkiego, co się dzieje. Skrajnym symbolem może być przypadek Mariusza Trynkiewicza.
to nie homoseksualista, to jest gej, to jest wesołek. Zamordował, a przedtem zgwałcił 4 chłopców. Karany był za sprawy obyczajowe także wcześniej. Po odbyciu całego wyroku, a przecież dostał karę śmierci za te morderstwa, ale mu to darowano, bo Polska Rzeczpospolita Ludowa zamieniała się w III Rzeczpospolitą, wyrok odcierpiał. Wyszedł, jest w ośrodku zamkniętym, bo on się nie nadaje do normalnego życia. Czy w jego obronie też wystąpią? Jego też będą bronić? Czy też będą krzyczeć konstytucja? Czy dla niego też mają być jakiekolwiek przywileje? My byśmy tego z pewnością nie chcieli. Walka o nazewnictwo to jest podstawa. Nie gej, nie wesołek, nie dowcipniś, ale sodomita. I inna kategoria, homoseksualista. Ten, który jest spokojny, ten, który nikomu nie wadzi, do którego nikt się nie przyczepia, on nigdy swoim tyłkiem nie afiszuje się w taki sposób, żeby wzbudzać w nas niechęć. Tego nie robi. Natomiast ci, którzy są wesołkami, tak naprawdę to są ludzie bardzo smutni, nieszczęśliwi, ci, którzy się gdzieś pogubili. I z troską możemy się nad nimi pochylić. Ale nie można im dać więcej, niż mamy my. Te same prawa i te same obowiązki.